Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już oczywiście materiale z gry Heroes 5 i cóż, dzięki wam za wszystkie porady pod ostatnim materiałem, dzięki oczywiście również za wszystkie lajki, komentarze, które rzeczywiście motywują mnie do nagrywania serii. No i cóż, muszę sobie przypomnieć, jak to ostatnio było. Dobra, mam słabe morale, słabe szczęście, ale tu pewnie jeszcze jakieś umiejętności sobie w to zainwestuję. Ja mam bardzo mało tej rudy i myślę, żeby co tu ostatnio miał zrobić? Iść tutaj albo na nich? Na któryś z nich miałem iść? To jest portal wyjścia, nieprawdaż? Tak, portal wyjścia. Dobra, idziemy na razie na gryfy. Wiem, że to wcale walka nie musi być łatwa, że one się pewnie nie poddają i te sprawy, ale trzeba będzie chyba zaryzykować. Mogę sobie drugi poziom, albo mogę sobie w stajnie dać. Wiecie co, ja damy w stajnie, ponieważ chciałbym, no to już właśnie, arena walk nie potrzebuje rudy i będę mógł mieć już kolejnych. Tak, właściciel koni oferuje mi, zajebiście. Dobra, dajemy kolejkę. Mam nadzieję, że zaraz mnie tutaj kolejny przeciwnik jakiś nie zaatakuje. Natomiast mi bardzo zależy na tym, rzeczywiście wiecie, że to była ta ruda i żebym miał surowce, żebym po prostu miał dużo surowców. Dobra, może was ustawmy jakoś tutaj, muszę jakoś to, o, tak jest lepiej rozplanowane zdecydowanie. A namiotu nie mogę przesuwać, nie. No, trochę gryfów jest. Trochę gryfów jest, nie zaprzeczę. Mogę od razu zabić wszystkich, zobaczymy co z tego wyjdzie. Oby, jak najlepiej ich od razu, wiecie, jak najmocniej osłabić. Ci mnie nie zaatakują, ale będą mieć, kurde, szczęście. O, i ci już mi na pewno zabierą trochę. Jak się zresztą można było spodziewać. Kurde, od jednego do dwóch, trochę tak słabo, mam ich strasznie słabo, mało. Dobra, zróbmy tak, bo to jest, o właśnie. Tu jest 1-2, ale jak zaatakujemy już na większą odległość, będzie więcej, dlatego trzeba tak jak mnie uczyliście postępować. Dobra, atakujcie tych, których jest najwięcej oczywiście. No i ci lecą tutaj, dobrze, tak jak się spodziewałem, będą próbowali tutaj w tych, co moich strzelają, ale to na mało się zdam. Dobra, strzelamy w 5 oczywiście. Aczkolwiek chłopami bym doszedł, a do tych nie dojdę. No to cóż, tymi chyba też nie dojdę dokładnie. Ale przynajmniej uda mi... Ej, to jeszcze oni mają ruch? A no, namiot to sobie możecie strzelać. Dobra. No i w ten sposób wygraliśmy z bardzo małymi stratami. Jakieś duże nie są, doświadczenia zawsze trochę. A ja dostanę te surowce, które mi są potrzebne. Nie będę musiał wymieniać w markecie po jakichś niekorzystnych cenach dla mnie. Bożek Fortuny. Czemu ja sobie tego nie wziąłem? Nie wiem. Ale teraz już mam dość tych wszystkich surowców. Tylko, że na chwilę obecną... To, bo to też się przyda strasznie mi zamek, ale nie, na razie zainwestujemy sobie w arenę walk, żeby tutaj już oni nam się jakby co tydzień było ich coraz więcej. I dobra, dajemy kolejną rundkę. Na razie nie widzę tutaj nikogo. Liczę, że po pierwsze dzisiaj nie będę popełniać takich błędów, jak to było ostatnio w materiale. No, ale myślę, że od tamtego czasu dużo się nauczyłem. No, zobaczymy zresztą. Dobra, czy oni strzelają? Nie, to są jednostki, które sobie się normalnie poruszają. A no tak, to są ci już kojarze, którzy to są. Dobra. Nie są silni, więc pokonanie ich nie powinno stanowić jakiegoś problemu. Tylko żeby mi nie załatwili nikogo oczywiście z kawalerzystów przede wszystkim. No, nie załatwiam, bo już kawalerzysta sobie z nimi poradzi. Pięknie. No i super. Mamy teraz dodatkowo więcej będzie drewna. Co oczywiście jest dla mnie tutaj również bardzo potrzebne, mimo tego, że z drewnem na razie trzymamy się dość dobrze. Będę musiał też pomyśleć o zdobyciu tych kopalni, bo też tak radziliście, że one mogą być tutaj niezbędne. Dlatego chwilowo się wycofamy. Jak chodzi o rozbudowę, mógłbym już zakon paladynów, ale na razie sobie... A nie, potem będę miał drewno, bo już mam dwa tartaki, to na luzie, dobra. To mi zwiększy przyrost wszystkiego co tydzień, więc zdecydowanie się bardzo opłaca. A jak mówię, ja muszę się trzymać raczej na razie blisko tego zamku mojego, żeby nie odchodzić, no bo wiecie, znów ktoś mnie zaatakuje i znów będą problemy. Życie. No, okej. Dobra, teraz już mnie stać na kolejne. I też było dużo mówione, że mam rozbudowywać sobie gildię magów na jak najwyższy poziom. Tak też będziemy robić, a to się nie musicie martwić. Tak zamierzam robić, tak wszystko wyjdzie. Dobra, na razie cały czas nikt się tutaj do mnie nie zbliża. Ale to wiadomo, to nie jest źle, że się nikt nie zbliża. Dobra, wyjdź na chwilę z zameczku. A ja sobie wejdę, bo jak mówię, może teraz sobie już rozbuduję. Chociaż nie, raczej jak będę chciał, nie, no to już mam rozbudowane. Katedrę, ulepszony klasztor. Może na razie się nie ruszę stąd, sobie to na razie ulepszymy. Oj, tylko potem może mnie na to nie mieć stać. No pewnie nie. Ale już sobie myślę, że przeczekamy tutaj do końca. O, zaklęcia są przyswojone. Myślę, żeby poczekać tutaj w tym zamku do końca tygodnia, żeby móc zrekrutować w kolejnym tygodniu jeszcze więcej. To będzie good idea. Dobra, to mi się na razie to wszystko musi zbierać powoli.
Fajnie wiedzieć, że będę musiał też dużo mieć rudy, żeby zdobyć w końcu otarz światła. On strasznie się przyda, wiecie, Archanioły, to jednak już będzie potęga. Dobra, zostańmy sobie teraz do końca i już będę rekrutować, co się tylko da. I się wybierzemy po zdobycie tych tutaj kopalni. O, albo i nie. Albo jeszcze nie będziemy zdobywać, wyjdziemy może im naprzeciw. Też tak można zrobić. Ale na razie rekrutujmy. I sobie może ulepszmy też te jednostki, które mogę ulepszyć, czyli tych. Okej, dobra. Oni już są ulepszeni, rekrutuj tych, no jakoś, dobra, może tych najpierw, teraz tych, no w sumie to uda mi się prawie wszystkich zrekrutować doskonale. No i teraz ta armia wygląda naprawdę przyzwoicie. Postaram się z nim zmierzyć na otwartym terenie. Mam nadzieję, że nie będzie to stanowiło dla mnie jakiegoś problemu, nie wiem czy się dalej ruszać jeszcze, bo chciałbym, żeby on sam tutaj spróbował. Dobra, może jeszcze podejdźmy, on może mnie nie zobaczy. I jednak się nie wycofa. Liczę, że nie będzie chciał się wycofywać. Natomiast Izabela niech idzie do zamku. Okej. No chodź. No, niestety się wycofuje. W ogóle to chyba jakiś tydzień diabłów był. Nie zauważyłem, bo się pojawiły tutaj wszędzie. O, ale mamy już kolejnego, który wyszedł z portalu. Jakiś taki bardzo silny to on chyba nie jest. No wiecie, no nie jest jakimś strasznie potężnym bohaterem, ale na pewno może coś zrobić. Natomiast tutaj mamy też trochę surowców. Upiory. Upiory, które strzegą kolejnych złóż rudy. I tutaj jeszcze jest jakiś ciekawy przedmiot. 20% punktu doświadczenia. Dobra, trzeba to zdobyć. Trzeba to zdobyć. To jest bardzo potrzebny przedmiot. Kurde, dużo ich jest. Naprawdę sporo. Tych kościotypów, ja wiem, że one zbyt silne to może nie są. Ale jednak zawsze tam damage jakiś nam zabiorą niestety. Dobra, strzel w tych. Jeszcze, nie, teraz już oni będą mieć rundę. Szkoda, dobra, no nie zabrali mi, okej, tylko szkoda, że tutaj, aj, tych nie zablokuję, bo teraz oni będą mieć rundę, no ale przynajmniej ci będą zablokowani. Znaczy zablokowani, padną całkowicie, więc... Dobra, tylko że strzelam pewnie w tych i stracę trochę, no, czterech to jest dość duży, jak dla mnie. Jednak gryfy mają szybkie, są i dobry ruch, więc się przydadzą. No ale, dobra. Dobra, co dajemy? Łucznictwo czy lepsze dowodzenie? Myślę nad lepszym dowodzeniem, bo to jest... wiecie, morale się zwiększa, to mi jest potrzebne. Ekspercka magia światła. Na razie damy sobie lepsze dowodzenie, tak, tak mam zamiar. O, obelisk! A, czyli to jest to, co mi tu pokazuje część mapy. Super, tu chyba musimy te trzy obeliski znaleźć. Koło portalu, portalu wyjścia, jak z tego co widzę. No, na razie jeden portal wyjścia widzę, ale może to koło tego jest gdzieś, nie wiem. Zaraz się pewnie przekonamy. Dobra, zbierajmy sobie ten artefakt, sprawdźmy czy jest założony. Tak jest, to mi daje o 10%, no to tego doświadczenia teraz powinniśmy tak w miarę dużo zdobywać. To są ci druidzi, którzy już raz pokazali, że są dość silni. To daje plus 3 do ataku botera i zwiększa inicjatywę wszystkich istot. O, też ciekawy przedmiocik. Ej, zaraz, tutaj nie będziesz mógł przejść? A trzeba pokonać minotaury. Ale minotaury nie są jakieś silne, więc pokonanie ich na spokojnie. Dobra, tu mi brakuje po prostu teraz kasy już. Muszę zobaczyć, jak ten bohater przeciwnika będzie się ruszył. No nie, zabrali mi tartak. Co za typy. Co za typy. Okej, nie no, nie mogę im tutaj pozwolić, bo oni mi dotrą do zamku, jeszcze mi pokonają Izabelę. Fuck you. Myślę, żeby tą walkę jakby... Kurde, jeszcze mogłem złoto sobie zabrać. Dać Izabeli. Żeby to ona ją rozegrała, wiecie? Tak to zrobimy. Bo jak ona weźmie bohaterów, to ona będzie miała wystarczającą ilość ruchu, żeby jeszcze go zaatakować. I żeby nie zdobył mi czasem zamku. Na to nie mogę pozwolić. Dobra, nie. Ty sieć. Na razie sobie ich tutaj wszystkich poprzestawiamy. Tylko na czas tej walki, wiecie. Ja sobie dalej zamierzam go oczywiście ćwiczyć. No, ale musisz go pokonać. Masz lepsze statystyki niż Godryk, więc powinno być na spokojnie. Żeby go pokonać. Czekajcie tylko sekundę, odpiszę sobie na SMS-a. I już możemy... Okej, możemy już działać. Dobra, może sobie znów jakoś tak ciekawiej rozstawię te moje wojska. O, na przykład tak. Dość dobrze, myślę. No i przeciwnik, no teraz będzie coraz... Cholera, już tutaj dojdą? Ale no, tak też myślałem, że to bardzo dobrze, że nawet tutaj podeszły. Chciałbym załatwić tych, bo oni strzelają i zawsze zabiorą jednego. Gorzej, jak będą mnie atakować w paladynów. Wiecie co, zaatakujemy. Tak, oni są niebezpieczni, chciałbym się pozbyć ich. Szkoda, że tylko jednego, oni aż czterech zabierają niestety. Ale teraz się ich już pozbędziemy, dobra. Bo pamiętam, że mówiliście, że oni mają te miecze, które zawsze muszą zabrać minimum jednego. A to jest naprawdę strasznie niebezpieczna umiejętność.
No, wykradaj sobie manę, wykradaj, nie za to nie poradzimy. No ale powinna być, widzicie, easy walka. Kogo mi walną? Wow, mocny czar, zabrało mi dość sporo. Dobra, tych załatwicie. Teraz wy możecie tych zaatakować, no i proszę, załatwcie ich już. O, jeden zostaje, no. O, jeszcze mi zabrali jednego. Paskudy. No i dobra, koniec walki. Przeciwnik pokonany, nie wycofał się, może ma jakieś artefakty. No zdobyliśmy tutaj 2900 doświadczenia. No ale oprócz tego tutaj chyba nic z czego nie dostaliśmy, szkoda. Dobra, no i oddajemy mu armię. To doświadczenie mogłoby pójść na Godryka, no ale wiecie, no tutaj liczyło się dla mnie, żeby jak najszybciej przeciwnika po prostu pokonać. I okej, ty już będziesz mogła wracać sobie do zameczku. Natomiast czy ja mogę coś wybudować? Pewnie mogę. Tak jest, mogę bastion gryfów. Tu brakuje mi surowców, dlatego ja muszę iść oczywiście na te kopalnie. Ale też bym sobie chciał najpierw przejąć z powrotem ten tartak, który mi właśnie ten koleś zabrał. Może już go teraz dogonię, zaraz się przekonamy. Nie, myślałem, że mogę nacisnąć, że ona idzie i sobie zmienić od razu na innego bohatera. Ale jak widać, chyba nie mogę. Czy ja już go dopadnę? Gdzie on jest? Tutaj, pewnie go dopadnę. Jest silny? Ma diabły, ale raczej silny nie jest. Znaczy wiadomo, Godryk słabszy, no ale doświadczenie się liczy. I cieszę się, że zdobyliśmy już jeden obelisk. Z tego co wiem, są trzy. I co, dojdą w jednym ruchu? Nie. I dobrze. Bo już je osłabimy mocno. Bardzo dobrze. No oczywiście wypadałoby spróbować zaatakować diabły, tylko ja mogę do nich nie dojść i już paladynami od razu. Dokładnie, nie dojdę. Nie ma takiej możliwości. No to załatwimy już do końca je. No i spróbujemy atakować diabły, żeby one były tutaj jak najbardziej osłabione. Dobra, to już zabijemy jednego. I ile mają życia? Oj, teleportowali się już, mnie atakują, ale powinni nie, nie padają jeszcze, kurde, mocni. Ich bohater też na gryfach się skupia, no to nie jest źle. Okej, dobra. Impy trzeba załatwiać, czy to są już te ulepszone? To są chowańce właśnie. No dobra, no to załatwmy już diabły. Chcę mieć je z głowy po prostu, żeby już po prostu mi nie przeszkadzały. Tu jest piękny kontratak, no i został mi ostatni słaby, a nie, nie, przedostatni jest jeszcze ten chowaniec. No dobra, załatwcie je. Trzeba, nie można się z nimi za długo bawić. No i dobra, ile punktów doświadczenia? 3600, nie jest źle. Obrony dostajemy, dobra, co damy? Ekspercką obronę może dajmy sobie. To mi się bardzo przyda, żeby mieć jeszcze lepszą tą obronę. O, wziąłeś artefakty wroga, muszę to sprawdzić. Dodaję plus 2 do siły czarów bohatera, na razie z tej magii słabo, ale ja wolę więcej doświadczenia dostawać. To jest cenniejsze. To po prostu zdobywanie tego pięknego doświadczenia. O, to są diabły. W ogóle te diabły zamierzam atakować, jeżeli się pojawiły dopiero, bo zawsze z nich będzie jakieś tam punkty doświadczenia. Mogą się przydać zdecydowanie. Dobra, nie no, teraz to niczego tutaj nie chcę wydawać. Tylko sobie nazbierać trochę. No i oczywiście zdobyć z powrotem ten tartak, żeby po prostu mieć więcej surowców. No i dobra, idziemy na tych kilka diabłów. Dawajcie kolejną kolejkę. Potem sobie trzeba będzie powoli... Znaczy wiecie, ich teraz przeciwników tutaj dwóch załatwiłem, więc myślę, że zanim oni tutaj z powrotem do mnie przyjdą, to jednak trochę czasu minie. Nie, ścigaj, chcę ścigać ich. Wiem, że to są połowy więcej doświadczenia, ale mogę w ten sposób tylko więcej tracić czasami. Ale czemu nie? One chyba nie dojdą tutaj w jednym. Aha, no. Z takim pomyślunkiem to wy to szybko przegracie z moimi strzelającymi jednostkami. O, choćby właśnie tak. A, na luzie. Widzicie? Warto walczyć, bo po prostu oni mi tutaj niewiele robią, a jestem po prostu w stanie dostać więcej doświadczenia. To przywracało manę, tak, manę. Okej, chodźmy sobie więc tutaj. Tu w ogóle coś do góry jest. Jeszcze się przejdziemy, tutaj będę wracając akurat sobie do tych miejsc przechodził. No ale to jednak surowce nie no, będą potrzebne, będą. No nie, no już kolejny, serio. Czy już może się wrócimy, już będziemy się powoli wracać. Oni są słabi strasznie, ci przeciwnicy. Ja muszę tylko sobie stworzyć armię w zamku i jakoś to wszystko przeczekać. Uwatrzyni sukubów, one strzelają, tak? Raczej tak. Czekajcie, ustawmy sobie ich tutaj. Dobra, chyba jest w miarę ok. To jest jedna jednostka. Jedna jednostka strzelająca. tu mnie nie powinny chyba na mocno atakować. Dobra, walnijcie tu. No niestety paladyni też się nie przedostaną, bo to jest też zdecydowanie za daleko, żeby potem był dłuższy ruch. Szkoda, że oni są dość wolno atakują teraz, ci strzelcy wyborowi.
Co, znów? Kolejny ruch? No na to wygląda. Dobra. I atakuj. Niech dostaną w miarę. 9? Trochę słabo. Trochę naprawdę słabo. No ale tutaj już właśnie podejdę nimi, osłabimy, no i paladyni to zakończą. Dobra, kończcie to. I mamy oczywiście teraz więcej tych surowców. Natomiast teraz będę musiał się obawiać, żeby tutaj, wiecie, czasem... Dobra, logistykę? Tak, damy sobie logistykę, już na maksa sobie wygustujemy. Może być. Zdobądźmy też trochę surowców. No i z nimi miałem wtedy problem, pamiętam, z tymi druidami. Znaczy to była taka, wiecie, szybka walka, więc czemu ja się w sumie dziwię, że było trudno. Znaczy szybka walka? Tak, czekajcie, to była szybka walka czy nie? Bo już nie pamiętam. No nie wiem, ale jakoś chyba z nimi walczyłem i się nie wyszło. Dobra, żebym nie zapomniał już. W zamku oczywiście trzeba zrekrutować wszystkich. No jest ich tutaj naprawdę sporo, zrekrutujemy wszystkie jednostki, które tylko możemy rekrutować. Więc fajnie. No i niech sobie atakują. Niech sobie teraz atakują na ten zamek. Naprawdę mi to nie przeszkadza. Dobra. Czy będą silni? Oni strzelają, tak? Bo ja już nie wiem nawet. Zawsze mi się myli. Tak, oni będą strzelać. Mają strzały, strzelają. Są silni. 12-9 dla lepszych moich. 12-15. Ile wy macie? 29-34. No właśnie. No nie dojdę. Oczywiście, no, że nie dojdę. No kogo strzelicie? O, super, będą mieć szybciej ruch. Kurde. No i zabierają po jednym. No ale ich trzeba pokonać, żeby po prostu dostać to, co chcemy. Osłabiamy na razie tych, którzy będą tutaj do mnie strzelać. Jako ci kolejni. Znaczy w sumie tych też mogą osłabić. No oni mają może taką umiejętność, że zawsze po jednym zabierają. O, albo i więcej. Niestety, no ale jak już się zbliżymy na blisko, to już nie będą mogli strzelać i myślę, że już nie będą tak silni. Dobra, reszta tutaj nawet nie ma sensu podchodzić. Co? Teraz będzie to mieć kto? Czekajcie, tych 8 tylko... to już na luzie. Wszystkich tutaj mogę rozwalić. Bez, myślę, większych strat. Od 3 do 6. No zobaczymy, czy nawet z taką małą ilością jeszcze zabiorą mi jednego gryfa. Nie. Czy oni jednak nie mają czegoś takiego, że zawsze muszą zabrać jednego. Na szczęście dla mnie. Nie mają jak ci czarci lordowie, czy jak oni się tam zwą. No straciłem trochę paladynów, 4, no ale to trzeba było zdobyć. To po prostu trzeba było zdobyć, bo siarka jest mi niezbędna. No i co? Wracamy, po prostu wracamy. Trzymamy się blisko tego naszego zamku. Osłaniając się w ten sposób. Dobra, nie mam tych kociołków. Myślę, że to jest w końcu dobry moment, żeby sobie... Kurde, ale to jest... Kurcze, ale to drogie. Ale fuck, stracę trochę, no ale już sobie chcę rozbudować. Chciałbym rozbudować tą gildię całą na magów na najwyższy poziom możliwy. A wy co? Kupujecie? Właśnie, też muszę się przejść tam spróbować kupić jakieś artefakty. Miałem to robić, a zapomniałem o tym całkowicie. No to ich pogonimy. Znów sobie ich trochę pogonimy. Wyjdziemy Izabelą, ona da armię. I powinno być na spokojnie. Na spokojnie tam zdobędziemy tamte po prostu tereny. No a teraz wiadomo, z silniejszą armią doładujemy sobie jeszcze znów tych paladynów. Czyli nam się... O, jeszcze gryfy będę musiał ulepszyć, to muszę pamiętać o tym. Ty wracaj do zameczku. Jak będę w zamku, ulepszam gryfy, pamiętaj o tym. Okej, no to co? Gonimy ich po prostu. Po prostu ich gonimy, spróbujemy kupić jakieś fajne artefakty. Jak będą, o ile fajne artefakty. Może się tak zdarzyć, że niczego ciekawego nie będzie. No serio, musieliście mnie minąć, żebym znów stracił ruch goniąc was. O Boże, oni są naprawdę wkurzający. Ale ktoś powiedział, że nie ma sensu iść na zamek przeciwnika, bo go nie zdobędę. Może jest rzeczywiście tak dobrze strzeżony, że jednak zdecydowanie bardziej opłaca się, żeby, wiecie, atakujemy. To diabły mogą mi zabrać jednego, ale fakt jest. Zobaczymy. Na pewno mi zabiorą jednego. No, ale też nie padną, niestety nie padną. No, ale ciekawe co bohater zrobi, tylko żeby... O, a tych to możecie sobie atakować, jak jednego, szczególnie, że zabieracie. No i cóż, mówiliście, że te zamki są po prostu tak chronione, że nie masz szans ich zdobyć. Wziąłeś artefakt wroga, znów jakiś artefakt. To, morale o plus 1. Za niedługo będzie kolejny poziom, więc zajebiście. Idziemy walczyć specjalnie na diabły, niech mi dają tutaj wszystkiego, co trzeba. Ktoś mi mówił, że jeden artefakt jest na północy, nasz artefakt, obelisk na północy, może gdzieś tutaj. Jeden jest właśnie był gdzieś tu na środku, a jeden gdzieś na południu, to może też muszę tutaj zwiedzić te tereny. Tak też zrobimy. Ale na razie trzeba iść pokonać diabły na spokojnie. Podchodźmy, walczmy. Nie no, ścigaj. Nie ma sensu, jak to jest zawsze ta połowa. Ja tutaj chciałbym w tej misji rzeczywiście zboostować sobie ten mój... moje punkty doświadczenia na maksimum.
Dobra, oni już mieli ruch, to załatwimy tych, a tych już się, no, tych to może bohater sobie rozwali. Nie, jeszcze nie jest tak silny, ale zadaje 117 obrażeń, czyli jestem już naprawdę blisko załatwienia. Już jednym moim bohaterem, jak się wzmocni tych jednostek na raz. Dobra, naszyjnik smoczych zębów, to jest bardzo dobry, on był, pamiętam. Plus 4 do odporu i odpalenia pod dowództwem bohatera na czar. Dobra, ale się będę zastanawiać teraz. Wiecie co, kupię to, to strasznie dużo kosztuje, bo to daje to, co prawda, a to są siły czarów. Dobra, dajemy tarczę, ona się strasznie mi tutaj przyda. Bardzo. O tak, teraz moja obrona. Zobaczmy swoje statystyki. No, 14 obrony, atak sobiutki, ale obrona jest naprawdę wybitna. I może być. Takie coś mi pasuje. Jeżeli aż tak się wzmocnimy. Jak teraz znów sobie nazbieram trochę hajsu, to znów pójdę kupić jakiś ciekawy artefakcik. I może rzeczywiście będzie wszystko teraz zdecydowanie lepiej wyglądać. Mój bohater już, no wiecie, może ten atak rzeczywiście moich istot nie jest jakiś przerażająco dobry, no ale jednak obrona jest już na naprawdę świetnym poziomie. Okej, kończcie to. Kończmy to i idźmy dalej. Może się przyłączą do mnie ci kawalerzyści. O, lepszy atak, o to może dać. Liczba razy dawanych przez twoje walce zwiększa się o 10. Dajemy sobie, bo to też warto zainwestować. Ich jest sporo, mam nadzieję, że no, larujecie sobie tą walkę ze mną. Co wy na to? W sumie to nie wiem, czy będę chciał, czy nie, jak coś to zawalczymy. 13, dobra, ścigaj. Jak mówię, chcieliście, żebym zdobywał jak najwięcej punktów doświadczenia, to tak też będziemy robić. Kurde, są też ulepszeni. No to tak nieciekawie. Nie będą słabi na pewno. Jeszcze tak robią, żeby mieć ten długi ruch. O, ci jednak wolą, no ale mieli długi ruch, więc nas mocno zaatakowali. Ja niestety zablokowali mi możliwość przejścia, no to muszę ich z bliska atakować. No i niestety... No jakbym się rozpędził, to bym ich bez problemu załatwił. No to co, załatwimy może jego, żeby potem mieć już możliwość ruchu jakiegoś porządnego. Dobra, załatwicie tego jednego. Może chłopami się jakoś ruszymy i sprowokujemy, że oni nas zaatakują. Też jest taka możliwość, bo chciałbym raczej, żeby jak już coś tracić jednostki, to te. A nie inne. Czyli ci będą mieć nasze, no to jest obojętne w sumie, którzy będą mieć pierwszy ruch. No i tak kogoś muszę tutaj zaatakować. Dobra, walniemy w tych. Licząc, że zabierzemy, no miałem nadzieję, że chociaż z 3. Kurde, to gryfy? Myślałem, że już atakuje tymi. Ale dobra, i tak ich tam osłabią trochę. No, tylko, że teraz sobie właśnie ruch zablokowałem. Co ja, nie miało to tak wyglądać. Dobra, atakuj tych. Może być, wy znów tych. To zabierz tego jednego, pięknie. No i teraz z rozpędu rozwalimy tych, a ci już nie stanowią problemu. Małe straty, ale... O, nie za... dobra, nie zabrali mi już się we. Jednak obrona robi swoje. Okitoki. No i mamy złoto i mamy też jakiś kolejny artefakcik. Pierścień smoczego oka. Co to robi? To też było z Heroes 3. Dodaje plus 1 do wszystkich atrybutów. O, to jakoś zwiększyli mu umiejętność, bo chyba był słabszy ten pierścień. No nieźle, nieźle to wygląda. Tu są kolejni jacyś przeciwnicy. Tu mamy w ogóle stajnie, sobie zwiększymy ruch. Na ten tydzień, co prawda, on już się kończy. No idź na nich, nie bój się. Ścigaj. Dzisiaj dużo walk, ale jak mówię, walczmy. Zdobywajmy exma. Niech podejdą. Jakby to były arcydiabły, to one chyba byłyby w stanie do nas dojść w jednym ruchu, co nie? Tak jakby po prostej linii, tak mi się wydaje. Dobra, tych już mamy z głowy. No i, no i teraz już tylko tych załatwić. Z rozpędu, jeb, padło. Ile w ogóle dostaję za dwóch takich? Teraz w tym tygodniu zwiększy się ich ilość. 600, no to zawsze coś. 600 to nie jest źle. Ło, wow, ile tutaj tych przeciwników. Diabeł neutralny, żartujecie, dwóch się w takich miejscach tutaj pojawiło. Tak bardzo blisko siebie, podejrzane. No ale dobra. O, tu są ci moi, może będą się chcieli do mnie przyłączyć, oby. Tylko, że musimy się jeszcze oczywiście wzmocnić, jeżeli chcemy liczyć na coś takiego, że jednak oni by chcieli do nas dołączyć, do naszej armii. Dobra, walczcie. Te walki już z tymi diabłami będą tak przewidywalne, no ale... wiecie... Ja w ogóle nie wiem, jak tutaj wygląda kampania. Jak będziemy teraz walczyć z innymi zamkami. Czy z tego, co rozumiem od was, to ci bohaterowie będą się dalej powtarzać. Ło, chcą się zgodzić. Ale czy ja mam w ogóle dla nich miejsce? Nie. Odmów, ścigaj. Nie chcę diabłów. Jakby się wszystkie chcieli do mnie przyłączać, ale nie. Nie będę chciał ich. O, tym razem nam się dwa trafiły. W końcu. Znaczy, czy szybciej, wolniej, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście. Nawet szybciej walka przebiega, jak są dwa na raz. Dobra, nie chcę ich w mojej armii, będą mi zmniejszać morali. No dobra, idziemy tutaj i liczymy, że się przyłączą, proszę. No i oczywiście chcą walczyć.
A cholera, by was trafiła. Dobra, idziemy tak, pozamieniajmy. Wy tu, wy tu. 15! Oh shit. Oh shit. Żartujecie sobie, oni mi mogą walnąć, ale ja będę stał tutaj jak mur i starał się bronić, licząc. Oni podejdą na pewno na raz. A nie, nie podejdą, no to super. Może być. Osłabimy ich jeszcze tutaj przed, przed atakiem. Może być. Podejdźcie bliżej. Sprowokujmy je, żeby ich atakowali. A wy tutaj, nie wiem, atakujecie? Nie, na razie sobie poczekajmy. Ja myślę, że oni zaatakują te słabsze moje jednostki. Od 4 do 5. Dobra, atakujemy. Stracę jednego. To jest taki trochę spoiler. Zawsze od razu się pojawia. Już też zauważyłem. No i co? Gryfy. A jednak gryfy atakują. No ale są już na bardzo bliską odległość, więc powinni paść. 3 do 4. Świetnie. No i pięknie. No, małe straty są, no ale... ekspert dowodzenie czy ekspercki atak? Nawigacja to raczej średnio się przydaje. Dobra, dajemy ekspercki atak. I mamy tutaj dużo skrzyneczek z doświadczeniem. I złoto. I więcej doświadczenia. I to też mi daje chyba doświadczenie dokładnie. Tu jest wejść, przenosi do podziemi. O, tu jest kolejny obelisk, super. Czyli już będę mógł tutaj pójść sobie. Ja bym chciał oczywiście, wiecie co, ja muszę tutaj chyba jednak coś wymieniać dalej na te... A jest tak dużo tych kociołków, to zajmuje. A żeby to rozbudować, muszę gdzieś zdobyć te kociołki, nie wiem gdzie one są. To jest rtęć, czy jak to się tam nazywa. Nawet nie wiem gdzie ja mógłbym to zdobyć. Bo tu sobie wszystko niby pozdobywałem. No nie wiem, idziemy tam na dół, może tam zaraz coś znajdziemy, oby. No i widzicie, przeciwników trochę się pozbyłem, takim zrobiłem, mocno im przerzedziłem armię, no i teraz mam trochę spokoju, aha. Właśnie o tym mówiłem, trochę spokoju akurat mi wyszedł, dobrze, że go zauważyłem, bo bym znów musiał go gonić. Dobra, ktoś silny oczywiście, że nie, będą wysyłać mi takie słabe armie, żeby mnie tylko denerwować. Mają jakąś jednostkę strzelającą? Mają. Jebut i będziesz zaraz padać. No podejdźcie, po co kradnie, nie kradnijcie many. O, ja nie wiedziałem, że oni mają tak dobry ruch. I tutaj zabrali chyba tych chłopów trochę. Kogo walniecie? Czarem. O, dwóch, to wiecie, możecie sobie. Dobra, osłabimy ich trochę już, żeby kolejni, którzy zaatakują, już było pewne, że ich się pozbędziemy po prostu na pewno. Nie wiem, czy jest sens na nich strzelać, czy może na tych i odblokujemy ruch w ten sposób moim paladyną, no bo oni mi tutaj zablokowali. Okej, oni są coraz bliżej, ale niech tak będą. Dobra, osłabimy już jednego, załatwimy. Easy. Okej, tych też już możemy załatwić, o ile się uda. Pięknie, dobry cios. Podejście sobie na bliżej, gryfy, no nie załatwią ich. Ale osłabią ich tak, że już byle jaka jednostka ich załatwi. Może dojdę do tych sukubów? Nie. Czyli będę miał niestety zmarnowany ruch paladynami. Bo się jednak tak nie najlepiej ustawiłem to moją armią. Dobra, załatwcie już diabły, niech już padają. Wy załatwcie jednostki strzelające. O, i teraz już to jest wygrana. Teraz to już jest więcej niż pewna wygrana. No i przejdziemy się tam, zdobędziemy ten kolejny obelisk. Będzie jeszcze jeden z tego, co od was właśnie słyszałem. Ale ktoś mi mówił, że mając dwa, można już bez problemu się domyślić, gdzie to się znajduje. Ucznictwo, walce dystans większy się o 20. Dajemy sobie, ucznictwo mi się przyda, taka umiejętność mi jest bardzo potrzebna. Chowańcy tego pilnują, nikt specjalny. Czemu ja tu nigdzie nie widzę tych cholernych rzeczy, które mi są tak potrzebne? Potrzebuję tych przeklętych... To jest, czekajcie, jak to jest rtęć, tak, to jest rtęć, nie mam rtęci w ogóle. Dobra, nie, tych już nie będę ścigać, nie chcę mi się walczyć z takimi słabeuszami. No i gdzie to mamy? Ej, portal wyjścia i to takie, ja wiem gdzie to jest. Czyli to jest chyba ten portal wyjścia, o którym myślałem. Tak, i zobaczcie, tu jest ta księga, czyli to jest tak... Zaraz, sprawdźmy sobie jeszcze raz mapę. To jest tak w linii prostej i trochę na górę, czyli jakby wziąć od nich linia prosta i trochę na górę, to jest gdzieś tutaj. Gdzieś tu się musi to chować, okej, dobra. Czyli już wiemy. Dżiny. O, dżiny chcą z nami walczyć, fajnie. Dobra, stójmy jak stoimy. One chyba nie strzelają. Jeszcze nawet nie wiem, czy z nimi kiedyś walczyłem tak porządnie. Dobra, od 5 do 7. One są 5 poziomu, chyba 5, żebym się teraz znów nie pomylił. Ale nie powinny stanowić jakichś problemów tutaj, żeby ich pokonać. O, i mają ruch, ale nie zabiorą nikogo. No to easy walka. I dobrze, bo chciałbym jeszcze dzisiaj, wiecie, nie przekraczać tego mojego stałego progu minutowego odcinka, bo one i tak są dość długie.
co zresztą też wielu z was na to zwróci uwagę. O, jakiś trójząb. Aha, to jest ten elektryczności o 50%, tak. Średnio trochę. Jeszcze zanim tam pójdziemy, sobie chcę przejść się trochę na wschód. Który mam poziom już? 17. Nie jest źle. 17 poziom jest naprawdę dobrym poziomem. Jak na chwilę obecną. No załatwiłem tego jednego bohatera przeciwnikowi. Do tych podziemi mógłbym też wejść i tam sobie pochodzić. Ja myślę, że nawet jeżeli coś, to ja sobie nie będę za szybko przechodził tej misji. Bo ja rozumiem, że tylko tą łzę wystarczy znaleźć i wtedy jest już koniec. Przynajmniej tak to zrozumiałem. Wtedy byłby koniec misji. Dobra, atakujemy. Ostrzelam ich i już będzie i tak win. Dawać, strzelać. No, wygrana. Jakby tak się dzisiaj udało z 20 poziom wbić, no to jest jeszcze dość sporo pewnie punktów doświadczenia, zanim ja go wbiję, bo chociaż nie, już do 18 potrzebuję bardzo niewiele. No ale dobra, przejdziemy się tutaj zobaczyć, co tam jest. Liczę, że będzie w końcu to, co mi jest tak potrzebne do wszystkiego. Teraz jeżeli coś, to nawet chyba nie będę się cofał bohaterem i poszukiwał tych, którzy mnie tu będą nękać, bo jak coś, to po prostu sobie zrobię armię w zamku i Izabela będzie go strzelać, bo jednak wolałbym już po prostu załatwić tych naszych przeciwników jak najszybciej, ruszać się. Come on. No szybciej, kurde, tutaj chyba zablokowane będę miał ruch paladynem, co nie? Tak mi się zdaje przynajmniej. No niestety, nie zwróciłem na to większej uwagi, a jednak jest zablokowany. Atakuj, atakuj, wy już nie dojdziecie, więc po prostu strzał. Nie wiem, czemu oni chcieli ze mną walczyć, nie chcieli się wycofać, no ale ich problem. Okej, no i mam kolejny. Ochrona, to jest przed tym, ale ja może tam sobie na razie ekspert dowodzenia. Wiecie, już sobie to zainwestowałem, to miałem, więc może rzeczywiście warto. No i tu się przekonamy. Wow, Faiz, należy, to jest jakiś przeciwnik, ale jakiś taki inny bohater z innego zamku. On jest chyba bohaterem z zamku, z tej akademii całej. Tak mi się zdaje przynajmniej. Dobra, ruszy się jakoś. No i oczywiście ktoś mnie... O, tu można przejść, no nie wiedziałem, że to jest droga. Myślałem, że on się jakoś tak zablokował. Dobra, weź tutaj po prostu zrekrutuj sobie armię w tym zameczku. Nie chcę mi się za nimi ganiać aż tyle. No i ja liczę, że w końcu znajdę tą rtęć, bo tutaj patrząc na to, że ja mogę tu wymieniać, no ale to jest... No ludzie, to jest zupełnie nieopłacalne. Czekajcie, nie chcę zapisywać, tylko sobie chciałem, wiecie, wyłączyć, żeby zobaczyć, ile mam tych 18 i 16. Dobra, może? No ale jak mam... No zobaczcie, to się tak naprawdę średnio opłaca, no ale... Weźmiemy sobie może już po jednym i sobie coś tutaj rozbudujemy, aczkolwiek to jest inne surowce, ale one mi się przywracają chociaż. Dobra. O, mógłbym już mieć tych nawet. No ale to będę miał i tak za chwilę. Czemu tego nie mogę? A bo to 5 potrzebne jest, no super. Dobra, no to dajemy, żeby były archanioły za niedługo. A my gonimy w tym czasie tego przeciwnika. Tutaj mi ruch będzie szybko uciekał, to jest logiczne. To jest kolejne wejście do podziemi. Zawalczymy sobie tutaj. Oczywiście. Dostaniemy trochę tego doświadczenia. Zresztą są dość silni i tak. Oni też mają. Nie wiem, czy jak oni są dopiero ulepszeni, mogą zabijać zawsze tego jednego, czy dopiero jak są, wiecie. Czy już na zwykłym pierwszym poziomie mogą takie coś robić, no nie wiem. Żadna zabicie może tego jednego. O, diabłami już sobie poradzimy. I come on. No pewnie jakieś tam małe straty. No jeszcze jak zaatakują chłopów, to. O nie, tych zaatakowali. No i tak leżą. No strzelajcie sobie. Dobra, załatw tego. Tak na wszelki wypadek. Tak byłby jego ruch, a tych już załatwimy. Pięknie. Już powolutku w sumie dzisiaj się zbliżam do końca tego materiału, który początkowo zdawał mi się trudny. Miałem z nim dość duże problemy. Teraz jest jednak coraz lepiej i chyba sami to widzicie, że jakoś tak wszystko jest w miarę. No wygnoje, oni mi zabierają kopalnie. No tak nie wolno. Czy on schował się? Tak, on się schował, ten koleś tutaj. Dobra, ja nie zamierzam go tam ścigać, nie mam ochoty tego robić. Po prostu... Nie no, on będzie mi zabierał, no jasne, będzie mi zabierał wszystko. Ach, dobra, trzeba to poświęcić, nie mogę ganiać za każdym bohaterem, który tutaj na mnie ruszy. Chciałbym zobaczyć, czy to są jakieś surowce, czy ja tutaj niczego już w sumie nie znajdę. Też jest w sumie taka pewna możliwość. No, teraz wszystko będzie mi zajmował. Ma taką ochotę. Co my tu mamy? Kopalnia złota. O, też możemy mu coś zająć. Przejdziemy się, zwiedzimy te tereny. Czemu nie? Przecież zwiedzać też sobie można.
Tylko że tutaj on już pewnie wszystko podkrywał, więc raczej za dużo to ja tutaj znaleźć nie znajdę. No, jak mi siarkę przejmiesz, to już się wkurzę, kolego. A na pewno zajmie mi tydzień maga. O, też możemy. Kopalnia rudy, no super. Aczkolwiek tego już mam trochę. Już mi nie jest tak potrzebne jak wcześniej. Co to jest? Rój. A, to dlatego, że tutaj rozumiem. Rój to jest strasznie dużo. Dlatego ktoś mi mówił, że nie zdobędę i tak tego zamku, bo on jest pewnie tak świetnie strzeżony. Że tu... A, tu jest koniec mapy. No dobra. To będziemy wycofywać. Gdzieś w tamtym kierunku. Powolutku sobie wycofamy. No, on mi tutaj oczywiście wszystko poprzyjmuje, ale się tu wrócimy i zaraz też sobie to wezmę. O, jeszcze ten. Akurat się pięknie napatoczy, żeby go rozwalić. Tylko mi nie starczy ruchu teraz. Jak się znów schowa do podziemi, to się już trochę wkurzę. A pewnie to zrobi. Okej, dawaj kolejeczkę. Dobra, po tej kolejce już sobie kończymy. Już nie będę zamierzał. O, prosto na mnie wleci. No jeszcze mnie chciał minąć, myślę, że cię oszczędzę. Dobra, po tej walce on, no tutaj on w ogóle nie ma armii. To jest jakiś taki bohater chyba po to, tylko żeby mi przejmował. I tak jak mówiłem, z akademii on jest. Nie pomyliłem się. Kończmy tą walkę, bo to nie ma sensu. I tak, że tego artefaktu być nie będzie, tylko marne punkty doświadczenia. No, 1000 to zawsze jednak coś. No i dobra, słuchajcie, idziemy sobie w tym kierunku. Ja wiem, gdzie mogę szukać między innymi już tego całych tych łez. Ja bym sobie też pozwiedzał więcej mapy, żeby zdobyć większy level jeszcze. Ale w każdym razie, kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka, skomentować, zasubskrybować. Widzimy się już wkrótce. Tak więc, no cóż, cześć i czołem i na razie.